Cześć, dzisiaj opowiem Wam o kolejnym treningu dla dwóch osób. Jest to pomysł oczywiście Roberta Olejniczyka, mojego trenera, dla którego pomysł jest prosty, wydawał mu się bardzo fajny, dla mnie skomplikowany jak wszystkie condition games, ale myślę, że o tym już opowiem w filmie. Zapraszam do oglądania, komentowania, zostawcie suba, czołówka i później do tematu. Może zacznę od tego, dlaczego warto grać w Condition Games. Często o tym powtarzam, ale tutaj chciałbym podkreślić jeszcze raz, dlaczego są to bardzo ważne rzeczy. Tego typu gry, gdzie wprowadzamy pewne ograniczenia co do naszej gry, dodatkowe zasady, zmuszają nas do tego, żeby skupić się na byciu tu i teraz, na grze w korcie, skupić się na tym, co robimy, zastanawiać się, co możemy zrobić, co nie możemy zrobić. Często też dodajemy do tego jakąś zmienność sytuacji na korcie, więc to wszystko trzeba śledzić, kontrolować. To nam pomaga zakotwiczyć się umysłowo, mentalnie w byciu tu i teraz, w byciu na korcie. Czyli tak naprawdę pracujemy nad tym, żeby skupić się nad grą, nad tym, gdzie jesteśmy, odizolować się od świata zewnętrznego, zapomnieć o jakichś zewnętrznych problemach, emocjach, które mogły nami szargać w momencie, kiedy wyszliśmy na kort i skupić się tylko i wyłącznie na grze, na piłce, na tym, co się dzieje z nami, co robi nasz partner na korcie i tak dalej. Czyli staramy się wejść we flow, staramy się być tu i teraz. I condition games, czyli wszystkie gry z różnymi dodatkowymi elementami, zmieniające zasady, gry zmieniające dostępność na boisku, wymuszające na nas jakieś zagrania, będą właśnie zagraniami, ćwiczeniami, które zmuszą nas do tego, żeby się skupić na tu i teraz i żeby sukcesywnie dochodzić do tego momentu flow. Dlaczego flow jest ważne i pożądane? Odsyłam Was do filmu, o którym o tym mówiłem. To konkretne Condition Games jest proste. Z tym konkretnym Condition Games miałem dużo więcej problemów niż zazwyczaj i ponad 10 minut, jeżeli nie cały kwadrans, spędziliśmy na graniu w grę. Okazywało to chwilę w dwie różne gry. Robert próbował mi wytłumaczyć, o co mi chodzi. A ja próbowałem grać to, co zrozumiałem, omówić to, co zrozumiałem i co chwilę znajdowaliśmy miejsca, w których się nie zrozumieliśmy. Dlatego postaram się, będzie mi ciężko, ale postaram się uniknąć dygresji mówiących o tym, co zrozumiałem i co zmieniłem, ale spróbuję Wam pokazać, jak to rzeczywiście wyglądać powinno. I zresztą dwa sety prawie udało nam się zagrać. Mówię, że prawie, bo później nie do końca chyba ogarniałem, co się dzieje na korcie. I grałem dość bezpiecznie w wielu przypadkach. Ale zostawmy już ten temat. Do samej gry, do samego ćwiczenia. Jedna osoba ma dostępną całą elkę. I zakładamy, że każda z osób ma przypisaną elkę. Będą to lustrzane odbicia tych samych elek. Elka składa się z trzech ćwiartek kortu, dwóch przednich i jednej tylnej. Jedna osoba gra na swojej elce, czyli pierwsze odbicie, pierwszy kozioł od parkietu, musi być właśnie w którejś z tych ćwiartek. Pierwszy kozioł po odbiciu przedniej ściany, oczywiście o tym mówimy. Czyli mamy zdefiniowaną elkę dla jednej osoby. To znaczy, że ona może w niej grać. W tym czasie druga osoba może grać tylko w tylną ćwiartkę elki tej swojego przeciwnika, swojego partnera. Także jedna osoba ma całkiem szeroki wachlarz zagrań. Druga osoba musi robić wszystko, żeby piłka w swoim pierwszym koźle trafiła właśnie do tej jednej ćwiartki z tyłu. To, na którą elkę gramy, bo jak powiedziałem, każda z osób ma swoją elkę, możemy zmienić wolejem, ale wolejem w swoją tylną ćwiartkę. Czyli załóżmy taką sytuację. Nasz partner ma elkę z lewej strony kortu, patrząc tak, jak jest ustawiona kamera. Czyli my mamy elkę z prawej strony kortu, ale w tej chwili w nią nie gramy. Przeciwnik nasz gra na całej swojej elce, my musimy grać na tylną ćwiartkę na jego elce. Ale jeżeli złapiemy piłkę wolejem i wrzucimy ją na ćwiartkę naszą tylną, czyli z prawej strony, czyli tą, która jest wyłączona w tej chwili z gry, to wtedy zamieniają się ćwiartki, zamieniają się elki i my możemy grać w tej naszej elce, czyli w tych trzech naszych ćwiartkach wszystkie zagrania, a z kolei nasz przeciwnik musi grać tylko nam do tyłu na naszą ćwiartkę tylną. Jak już pewnie sami widzicie, powoduje to, że
jedna osoba strasznie dużo się nabiega, żeby dotrzeć do 3/4 kortu, a druga ma dość komfortową sytuację, bo wystarczy, że będzie pilnowała tyłu i wolejów przeciwnika. Celem tego ćwiczenia jest nie tylko to ćwiczenie kondycyjne, ale przede wszystkim zmuszenie nas do gry agresywnej, do szukania wolejów. I to wolejów, które zmienią stronę, tak? Czyli takiego woleja, który pozwoli nam grać w naszej Elce, żebyśmy my mieli tą bardziej komfortową sytuację. Po to jest to wprowadzanie strony wolejem też, żeby nie czuć się zbyt komfortowo z tyłu, bo gdyby tego nie było, to osoba, która ma całą Elkę, by pilnowała tylko tej ćwiartki z tyłu, czyli zostawała z tyłu. I to jest taka wersja podstawowa. Każdy ma swoją ćwiartkę, każdy na swojej stronie i po woleju możemy sobie tą Elkę zmienić. Czyli te ćwiartki nam się zmieniają, które gramy. Trochę bardziej skomplikowana sprawa, natomiast mnie się wydawała ona intuicyjna i dużo łatwiejsza, i to był jeden z punktów naszego nieporozumienia, jest taka, że tam, gdzie zagramy wolejem do tyłu, to ta strona staje się naszą Elką. Czyli nie jest tak, że każdy ma przypisany lewą bądź prawą Elkę, tylko jeżeli zagram woleja do tyłu z lewej strony, to mam lewą Elkę, jeżeli zagram woleja do tyłu na prawą stronę kortu, to mam prawą Elkę. Ale to może być jeden z wariantów waszej gry. Jest ono tyle fajne, że wymusza śledzenia tego, pilnowania tego, co się dzieje na korcie. Wprowadza dodatkową dynamikę, więc trzeba więcej uwagi poświęcić temu, w których ćwiartkach teraz gramy, co nam wolno, czego nie wolno, co może przeciwnik. Jeszcze pośrednia wersja między tymi dwoma, które opisałem, może być taka, że Elki się zmieniają tak, jak będziemy zmieniać strony serwowania. Gramy normalny set ze zmianami po zdobyciu punktu, ale wraz ze zmianą strony zmieniają się też Elki. Może być to tak, że pole, z którego serwujemy, jest naszą Elką, a może być tak, że pole, z którego serwujemy, jest tą ćwiartką wyłączoną z naszej Elki. Też zostawiam wam do decyzji, kombinujcie, bawcie się, patrzcie, co wam sprawia większą przyjemność, co będzie łatwiejszym, co będzie trudniejszym, co stanowi wyzwanie. Wszystko oczywiście zależy od tego, w jakiej kondycji psychofizycznej wchodzicie na kort. Jak wchodzicie zmotywowani, w dobrej formie i potrzebujecie wyzwań, to wtedy kombinujecie tak, żeby jak najbardziej sobie życie pogmatwać, jak najwięcej zmian było, żeby stawiać sobie wyzwania. Z kolei jak jesteście zmęczeni albo nie ogarniacie, tak jak ja, tego typu dynamicznych zmian i dużej różnorodności, to wtedy wybieracie te warianty bardziej statyczne z mniejszą liczbą zmian. To ćwiczenie będzie fajne do tego, żeby pracować nad tym, żeby się zakotwiczyć w grze, skupić na grze. Czyli jeżeli mieliście jakiś odstęp od grania, mieliście przerwę w grze, mieliście trudny tydzień, cokolwiek to was rozprasza i powoduje, że nie jesteście w stanie skupić się na grze, można próbować tego ćwiczenia właśnie po to, żeby łatwiej w tego squasha wejść, żeby wrócić na kort, skupić się tylko na grze, skupić się tylko na ćwiczeniach, które mamy do zrobienia, skupić się na tych opcjach, które musimy wybierać. Bardzo często jest tak, w moim przypadku na pewno to działa bardzo często, że skupiając się na tej grze, oczyszczamy umysł, mocniej mnie to odstresowywuje, bo jestem skupiony na innych zagadnieniach niż do tej pory byłem. Zapominam o tych wszystkich rzeczach, które gdzieś tam z tyłu głowy mnie męczą, stresowały, które mam zrobić. To wszystko zostaje za mną, bo nie ma na to czasu. Trzeba się skupić na tym, co się dzieje na korcie. Na korcie dzieje się dużo zwykle, a tutaj jeszcze dokładamy dynamiki do tych różnych zmian i do różnych kombinacji, które mamy dostępne, więc nie tylko musimy skupić się na grze, musimy skupić się też na tej taktyce, na tym ograniczeniach tego Condition Games. Zachęcam. Wydaje mi się, że to ćwiczenie bardzo efektywne. W moim przypadku, gdzie trudno się adaptuje do zmian, jest ono mocno wyzywające, jest dużym wyzwaniem, nie to, że mnie wyzywa. No i często z tego i podobnych Condition Games korzystamy jako tego elementu treningu po powrocie do gry po dłuższej przerwie. Dzięki, trzymajcie się, powodzenia na kortach.